No hej, ponownie. Właśnie ten pan nas przywiózł, dlatego że łącznie jesteśmy 3 osoby i za chwilkę pokażę wam całe lotnisko. Całe na jednym ujęciu. Znaczy budynek lotniska, tak. To jest tutaj w Azjat lotnisko. Łącznie 3 pasażerów tyle mają. Czyli tyle co w tym, nie? W Radomiu, czy zawsze mi się myli to miasto. Takie małe, że tam taki ruch jest, że łatwo zapomnieć, jakie to lotnisko. W każdym razie tutaj jest pas startowy. Z tego co widzę, to ziemię musieli tutaj wyrwać skałą, że tak powiem. No i co? Tutaj pewnie jedna osoba będzie obsługiwała wszystko. Air Greenland. Nie wiem, czy w środku mogę nagrywać. Pewnie coś tam zrobię, jakieś ujęcie. Kurczę, pechuś. A co to jest? Widziałem tych dwóch pieszych, mijaliśmy ich samochodem, ale co oni tam robią? Taki alaskański, grenlandzki Stonehenge, czy co? Nie mam dobrych wieści, słuchajcie. Samolot jest opóźniony ze względu na warunki atmosferyczne. Ja się go pytam, kurczę, ale złapie ten mój samolot tą przesiadkę w Kangerslau? A on mówi, nie wie. Nie wie, czy złapie, bo to zależy od warunków pogodowych. I to trochę tragedia, dlatego że teraz jestem na zadupiu. Te Kangerslau, ja tak czytam to, by tak łatwo zapamiętać, tam jest jeszcze większe zadupie, tak? Tam jest tylko i wyłącznie lotnisko, kilka chatek i tam, no nie wiem, czy jest w ogóle możliwość przynocowania inaczej niż na jakimś stołku. Więc nie chciałbym tam utknąć. A zwyczajnie potrzebuje się dostać do Kopenhagi, dlatego że tak, jest teraz czwartkowy poranek, jest godzina 9:30. No a w piątek o 7 rano mam samolot z Kopenhagi do Berlina. No i pasowałoby to wszystko złapać, bo inaczej to się sprawa skomplikuje. W sumie tutaj naprawdę absolutnie nie ma co pokazywać. Może jeszcze jedno ujęcie, będzie nazwa, że to jest lotnisko ten Azjat. I z tego jeszcze, co tam wyczytałem na jakiejś ulotce, to ten domek marynarza, czy jak to tam nazwać, bo tak to nazywają, to on się znajduje tutaj w trzech dużych miastach. O, telefon, ciekawe, kto do mnie dzwoni. Agnieszka, dobra, czas na prywatną rozmowę. A, mój bilet uciekł. No, już porozmawiałem z Agusią. Tam jest ławeczka, słuchajcie, u góry. Ci się tam wdrapali, co za łobuzeria. Człowieku, spadniesz na głowę i kto cię będzie ratował? Tu się jakoś wdrapuje do tej ławeczki? No chyba tak. To co, idziemy jeszcze? Kurka wodna, no ja nie wiem co zrobię, jak tutaj utknę. Nie będzie to dobre, ale nie ma co się martwić na zapas. W razie czego zadzwonię do tego hotelu, do marynarza, żeby po mnie przyjechali. No i co, i przeczekamy. Tylko kto będzie za ten mój postój tutaj płacił, no nie? Bezproblemowo. Normalnie Sebastian jak kozica. Samolotu jeszcze nie ma. O, taksówka. Ktoś się śpieszy na samolot. Nie śpiesz się, człowieku. Ach. No jak przyleci samolot, to tutaj będzie kołowa, prawda? Tutaj się zatrzyma. Jak to fajnie wygląda teraz. Super ujęcie. Taki mały budynek i faktycznie wszystko tutaj. To musieli w skałach wydrążyć, gdzie wysadzić dynamitę i tak dalej. Ale mi się ciężko oddycha już, o Jezu. A tam pustka dookoła. Coś dla botaników, chociaż kilka sekund poświęcę i pokażę, jak wyglądają tutaj roślinki. Dla nas to może niewiele, ale tu też syf, no kurde, nawet tutaj przyszliśmy. O, tutaj coś nawet obok tego peta nieszczęsnego. Tutaj coś sobie zaczyna kwitnąć.
Łap ostrość. Więc to wszystko, na co można tutaj liczyć. No tak, jak jest ziemi pół centymetra, to co tutaj może rosnąć. I tak wcześniej wspomniałem, to nic się nie zmieniło. Do tej pory żadnego, ani jednego drzewa tutaj nie widziałem. No chyba, że wy widzicie jakieś drzewo. Super, to czego nie udało mi się znaleźć na internetach, bo tak mówiłem wcześniej, pokazywałem na internecie, nie można znaleźć tego miasteczka. Jest tylko nazwa, ale nie ma jego mapy. A ono wcale nie jest takie małe, to nie wioska, albo taka duża wioska, albo małe miasteczko. I wszystko tutaj mają, zobaczcie. Jest policja, jest szpital, jest jakiś zarządca. Wszystko tutaj jest, kurde. Indoor Sports Arena, no tak, lepiej indoor niż outdoor. I tutaj jakaś mapka jeszcze. I gdzie jesteśmy? Na Grenlandii. I tutaj, tak jak w prawo, tutaj widzicie, w prawo prowadzi droga na samej krawędzi, to tu jest kontynuacja, tak? No i tutaj lotnisko. A nawet jest położenie geograficzne. O, i tutaj zobaczcie, tutaj będzie ten hotelik, w którym się zatrzymałem. To będzie ten budynek. Tutaj ta wysepka obok, zbiorniki, do którego ładowaliśmy ropę. Wszystko się zgadza. Dobra, idę do środka. Tam na jakimś ekranie ponoć będzie informacja, o ile się ten przylot opóźnia. Bo na razie o wylocie to w ogóle nie ma mowy. Ciekawe, czy ten samolot w ogóle przyleci. Jest tylko jedna bramka, więcej nie stwierdzono. Mój pierwszy samolot został odwołany, ale na szczęście udało się przełożyć lot na kolejny. I to jest ten samolot, który mnie zabierze. I widzę przy okazji, że ktoś się musiał źle poczuć tam. Albo przewożą zwyczajnie chorego, dlatego że tutaj jest szpital na tej wyspie. Więc bardzo możliwe, że z jakiejś innej wioski przewożą chorego właśnie tutaj do szpitala. No albo ktoś się poczuł źle w samolocie, obie możliwości. Biorę pod uwagę. Mam nadzieję, że to mój nowy samolot, dlatego że za 5 minut zaczynam boarding, a innego samolotu tutaj nie ma. W międzyczasie trwa tankowanie. No, życzę powrotu do zdrowia. Ten samolot jednak też nie jest nasz. Nasz nie przyleciał, dlatego że ma jakieś problemy techniczne i został odwołany. Więc pierwszy samolot został odwołany i teraz drugi samolot został odwołany. No i co, teraz będziemy czekać na kolejne informacje. Jestem tutaj na tym lotnisku od 9 tam z hakiem. Od 9.30, teraz jest 11.30, czyli 2 godziny na chwilę obecną tutaj jestem, no i bieda. O, za pół godzinki mam się dowiedzieć, co dalej. Ludzi przybyło, dlatego że tutaj jednak są jeszcze odloty, na przykład do Nuk jest wylot i tak dalej, więc ludzi przybywa, ale samoloty coś nie przylatują. Bliżej na biegun północny niż do Kopenhagi. Zaraz wam wszystko opowiem. No dobra, no to hej panowie. Ponownie. I gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Że się tak brzydko wyrażę, w dupie. I nie chodzi tutaj o położenie fizyczne, ale psychiczne. Słuchajcie, 8 godzin czekałem na tamtym lotnisku. To było lotnisko w Azjat. Miałem się dostać tu, gdzie teraz jestem, czyli do tego Kangerlussuaq. I po chwili miałem mieć lot do Kopenhagi. W Kopenhagi taksówka do hotelu,
Miałem tam być około, nie wiem, 13, 14, jakoś tak. I tam w hotelu miałem zwyczajnie poczekać, bo na drugi dzień rano o 7 miałem samolot do Berlina. No ale oczywiście, wszystko. Czyli czekałem 8 godzin na lotnisku, już dwa samoloty odpadły ze względu na warunki pogodowe, jeden się zepsuł. Potem już żadnych samolotów tutaj właśnie do tego Kangerslau nie mieli, ale mieli jakiś samolot do Nuuk. Więc poleciałem do Nuuk, przesiadka, przyleciałem tutaj. No i co, tutaj jak jestem, to jest teraz godzina 21. 21, tak? Jutro o godzinie 7 rano mam lot z Kopenhagi. A wiecie, o której mam samolot stąd? O 23.40. Sorry, tak dmucham, ale coś mi komar obskakuje, jak cholera. O 23.40 mam samolot stąd dopiero. A o 7 rano właśnie mam z Kopenhagi do Berlina. Więc teraz szybka akcja, budziłem kolegę tam w Szczecinie i odwołał mi ten samolot z Kopenhagi do Berlina. Stąd tutaj tak. Samolot mam odwołany, teraz aranżują mi coś nowego. No i teraz co jeszcze? No to jest to lotnisko, tak? W tym Kangerslau. Kurde, ale tych komarów. Miejsca w hotelu tutaj wszystkie zajęte, więc mam wziąć jakiś autobus i podjechać do jakichś domków tutaj. Wiecie co, ja się zaraz wyłączę z tą kamerą, bo mnie zjedzą żywcem normalnie pajace. Do jakichś domków mam tutaj podjechać. No tutaj już, tutaj mówię, tutaj miejsca już nie ma, bo bardzo dużo lotów odwołanych. Tylko jedna rzecz mnie dziwi. Zobaczcie, przepiękna pogoda, naprawdę rewelacyjna. No to jakim cudem tyle lotów odwołanych? No wiem, gdzie indziej pewnie jest paskudna pogoda. Nie wiem, czy ja tym czymś nie będę jechał. Nie no, wyłączam, bo mi zjedzą. Tutaj na każdym kroku, zobaczcie, dosłownie na każdym kroku. Jeden, tam drugi, trzeci, czwarty, za mną piąty znak, żeby nie palić. Wszyscy jak jeden tutaj palą. Naprawdę mi się wydaje, że ci Grenlandczycy mają bardzo duży problem z paleniem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, miałem, ale... Aha, właśnie, słuchajcie, dziwi mnie to bardzo, że tyle jest tu komarów, bo przecież myślałem, że jak jest bardzo zimno, no to te stworzonka, no nie mają się za bardzo jak rozmnażać, wody stojącej takiej odmarzniętej mało i tak dalej. Myślałem, że to zwyczajnie ginie. A, ktoś dzwoni pewnie, Agnieszka? Wait, this is Greenland. It's called Greenland. Green don't mean trees. I heard they should have somewhere more in the south, but not over here. And when I checked this place on the Google Maps, I couldn't believe that airport is here. But I see that they have much more buildings than on the maps. Because on the map there is nothing, but here I can see many buildings, the new ones, I think. I think so. I think Google Maps is quite old. Not too many Google cars here. Yeah. Tam jedziemy gdzieś, na drugą stronę lotniska. Póki autobus zasłania, to tak wygląda w tamtą stronę, zasłania słoneczko, bo będzie za chwilkę po oczach walić, nie będę mógł tamtej strony nagrać. Autobus wygląda bardzo klasycznie, jakiś tam Mercedesik. A to jest to, myślałem, że to jakiś domek dla gości, okazuje się, że to jakieś baraki. To była kiedyś, to były jakieś koszary amerykańskiej, koszary amerykańskie, o tak. Były, ale się skończyły. Dobra, jaki to mam pokoik, taki kluczyk dostałem. Pokój 6110. Ten shuttle bus jeździ od 7 rano, jutro co godzinę. Tam widać jakiś kościół mają, czy mieli. Teraz się pewnie tu przespaceruję, ale to jutro. Jutro mam cały dzień dla siebie. Teraz już mam dosyć po tym dniu. Tak wygląda recepcja tutaj. Budynki się ciągną, czy tam tu się ciągnie w jedną stronę, coś mi ostrość straciło. Tam się ciągnie w drugą. Tylko zobaczcie, co mnie tutaj zaniepokoiło. Tutaj są numery pokoi, no nie? Więc ja jestem tutaj przy tym lobby. No ja mam 6110. A tutaj jakieś setki. No, w każdym razie tutaj według tego planu to nie ma takiego pokoju jak 6110. A jednak jest. Tamtą stronę. Zaraz wam pokażę. No na dobre, coś ta ostrość padła. Nie wiem, o co chodzi, ale musiałem jakoś pokombinować, żeby ta ostrość automatyczna wskoczyła. Widzicie? Są pokoje 61. Chyba, że chodzi o to, że tam nie było tej szóstki na początku.
Tak, może o to chodziło. O, pierwszy sierżant, co to? Dalej to tutaj jesteś wojskowi mieszkają? O, jest. Faktycznie, widzicie, 110, a tu przemianowane na 6110. Może tych budynków mają więcej. Szóstka oznacza budynek konkretny. Kurwa. No dobra. Są szafy. Bardzo puste szafy. Nic tutaj więcej nie będzie, tak. Coś pod telewizor, ale bez telewizora. Jest lodówka, która jest otwarta. Jest ciepła. Będę musiał... A jest podłączona, lol. Będę ciekawy, czy ona w ogóle działa. Jest okienko na zewnątrz. Ale piękne niebo, co? Ale powiem wam, że w kamerze jest tak minimalnie bardziej błękitne. W rzeczywistości, jak teraz patrzę na nie, to jest troszkę jaśniejsze ten błękit. Jest roleta. Fotelik, dwa łóżka osobne i to wszystko, toaleta, o nie ma toalety, toalety tam widziałem, jest wspólna na korytarzu. No luksusów tu nie ma, praktycznie jakieś koszary to były. Najgorsze jest to, że internetu, znaczy jest internet, tylko się osobno płaci, się płaci dużo, bo jakieś 50 zł, czy 10 zł za godzinę mniej więcej wychodzi. 10 zł za godzinę. W telefonie mam co prawda internet i za niego płacę mało. Ale jako, nie lubię korzystać w ogóle z internetu przez telefon, nie mam skonfigurowanej poczty jednej, drugiej i tak dalej, maili, więc muszę się laptopem podłączyć, żeby posprawdzać wszystko. Dobra, to się łączę i sprawdzę tą lodóweczkę, bo mam coś do picia i chcę sobie schłodzić. To jeszcze kilka słów zanim zapomnę. O, zobaczcie. Lodóweczka działa, trzeba było tam w środku zmniejszyć ten potencjometr, ustawić temperaturę. Pogadałem sobie teraz z takim Niemcem, który wraca do Hamburga i on jeszcze lepiej ode mnie, słuchajcie, on w poniedziałek o godzinie 12 rano zszedł ze statku, bo też był na serwisie. W poniedziałek o 12 rano zszedł ze statku, do tej pory mu przekładali samoloty i dopiero teraz wraca właśnie ze mną. Ja opuściłem statek, kurde, to był wtorek czy środa, już nie pamiętam, ale chodzi o to, że na pewno nie w poniedziałek. Więc lecąc na Grenlandię, liczcie się z tym, że pogoda płata figle i tutaj z tymi, nie wiem o co chodzi z tym sprzętem, że mi też nawalił, no ale jak widać, nie możecie mieć napiętego harmonogramu, jeżeli wybieracie się na Grenlandię, bo nie jestem odosobnionym przypadkiem osoby, która tutaj utknęła na 2, 3, 4 dni, coś takiego, no nie? No, jak ktoś lubi taką pogodę i tak dalej, to wiadomo, to fajnie, ale chodzi o to, że jak ktoś z was wraca, na przykład wraca do pracy, musi się pojawić gdzieś tam w pracy o konkretnym, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, no to problem, no nie? O, kurka wodna. Mam przejściówkę na szczęście, no zobaczcie. To są co, te amerykańskie wtyczki to są, prawda? No kolejne potwierdzenie, że faktycznie to są koszary jakieś. Tak samo te włączniki typowo amerykańskie. No, jakby was tutaj interesowały ceny właśnie internetu, i patrzcie, w Polsce jest 1:49 w nocy, 6 lipca i takie są ceny. No, jak ktoś zostaje tylko na kilka godzin, to naprawdę jest w dupie. Za 3 godziny 100 koron, a zobaczcie, za 24 godziny 200, 3 dni 400. Nabiorę te 24 godziny. Mam nadzieję, że mi się pobyt tutaj nie przedłuży. Zapłaciłem te 200 koron, sprawdziłem, działa internet. 10 sekund później pyk, nie ma prądu, więc nie działają routery i tak dalej, przestała działać lodóweczka. Powoli zaczynam nienawidzić tego miejsca, no Grenlandio, daj się lubić, naprawdę, pozwól się lubić. No hej, mam czas na uaktualnienie. Słuchajcie, to chyba będzie mój najgorszy powrót w historii, tak na to wychodzi. Więc tak, jak ostatnio włączałem kamerę, to byłem w tym Kangaroo Sauk, tak? Byłem tam i miałem mieć samolot o 23:40. Słuchajcie, godzina 10 rano, dzwonią do mnie z lotniska, że znalazło się miejsce i że mam o 11:40, tylko muszę w ciągu 20 minut być na lotnisku. No i co, busa nie było, bo co godzinę jeździ, więc na szybko zorganizowałem taksówkę, przyjechałem z wywieszonym jęzorem, zdążyłem, odprawiłem się, przyleciałem do Kopenhagi. Więc jestem teraz w Kopenhadze.
I tutaj tak, najpierw zgubili mój bagaż, potem się okazało, że biletu z Kopenhagi nie mam kupionego do Berlina. W ogóle przyjechałem tutaj, to była godzina gdzieś tak, nie wiem, chyba... no, 20 bodajże, tak, to była godzina 20, a lot mam na jutro o godzinie 7 rano. I mam też wykupiony hotel. Tylko że tak dużo czasu mi zabrało organizowanie tego biletu, który nie był poprawnie kupiony, i tak długo szukałem tego swojego bagażu, że teraz już jest koło północy, no i nie opłaca mi się do tego hoteliku jechać tak naprawdę, bo zapłacę za niego 300 zł, tylko po to, żeby się dosłownie, żeby nie skłamać, 3 godziny bym się przespał. Więc tutaj na lotnisku się rozkładam. W sensie włączę sobie jakieś tam filmy, coś sobie na internecie pooglądam i nie będę nawet szedł spać. No i tutaj jestem dosłownie 30 metrów od... już jestem zaczekowany, czyli już mam taga na bagaż i tak dalej. W każdym razie co, no długi, strasznie długi powrót, takiego długiego chyba jeszcze i popieprzonego nie miałem. Nie wiem, czy będę jeszcze włączał kamerę, bo już wyglądam niewyjściowo. Buty nie zdejmowane chyba od 2 dni, no nie czuję się świeżo i w ogóle mam teraz w niedzielę lecieć, taki wyskoczył mi szybki wyjazd gdzieś, nawet nie pamiętam gdzie, bo już mi wyskoczyło z głowy, chyba do Walii, gdzieś tam do Walii, ale nie wiem czy dam radę, naprawdę taki jestem zmęczony, że jak ja w sobotę dotrę do domu, to nie wiem czy na niedzielę będę się nadawał, zobaczymy jeszcze. Dobra, nic, trzymajcie kciuki, żeby już się bardziej ten powrót nie komplikował i do zobaczenia, hejka.